Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku z serii WWE 2K18 tryb. My player, my career, jak zwał, jak wam minął dzień, albo jak wam mija dzień w zasadzie. Czy podobała wam się Raw? Napiszcie, czy podobała wam się Raw, zostawcie lajka, zostawcie suba na kanale i oglądajcie z uśmiechniętą mordą, bo przecież to jest kolejny odcinek W, który jest tak fantastyczny, tak nieliniowy, tak niepowtarzalny. Oczywiście żart, bo wszyscy wiemy, jak gówno dostajemy co roku, ale żeby nie było, że za bardzo hejtuję, no to oczywiście przejdźmy do rozgrywki. Speak with Todd Malin, the production area. Nie, serio, dajcie znać, jak wam się podobało Raw po Survivor Series, bo ja powiem wam szczerze, byłem troszeczkę, nie, że byłem zawiedziony, ale myślałem, że będzie troszkę lepiej. Huge night for you, Team Raw. Party right, okej, okay. How's that anyway? Moment. Win this promo, a tak właściwie... A co z walizką? W ogóle nie ma wejściówek z walizką, nie? Podobno miały się pojawić wejściówki z walizką. Zrobili opcję cieszenia się po walce, że victory coś tam, nie? Set. Ale kogo to obchodzi? Chodziło o wejściówkę z walizką, żeby zrobili w końcu jakieś, nie wiem, chociaż 5 generic wejściówek z walizką. To nie zrobili, to stwierdzili. Nie, no po co przecież? Kogo to obchodzi? Albo, nie wiem, wejście z dwoma mistrzowskimi tytułami jakieś nowe, albo coś. No przykre to jest. Mimo wszystko przykre to jest, że tutaj, no, twórcy nie popisują się pod tym względem. No i promo mamy, no i co? The champion is Carl hiding behind me. Tak, pociśnijmy po nim. The champion is a coward. Jest tchórzem. Samoa Joe. Czy wyjdzie do mnie? O, wyszedł Samoa Joe. No to będzie na spinie. Dobra. Pociśnijmy mu. I might cash this. O, tak. Dobra. You broke your word. A złamał, ojeju. Nie miałem zamiaru ci pomagać, gościu. Dokładnie tak jest. Samoa Joe zaorany. No chciałbym na nim zrealizować walizkę. Zainkasować walizkę. Okej. Okay. Paranoja i tak dalej, dobra. Kasowanko na proma. Weźmy. Have. Okej. Okay. Last word będzie? O tak, Joe zaorany. A niech mi ktoś spróbuje odebrać tę walizkę, to się wścieknę, naprawdę. To się wścieknę. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał mi zabrać tę walizkę. To jest moja walizka, którą wywalczyłem i to naprawdę sporo mnie kosztowało. Sporo nerwów przede wszystkim, bo cholernie trudno było to ogarnąć. Nie tyle co wygrać walkę, co też nie było łatwe, bo tam dużo losowość występuje podczas takiego starcia. Ale trudne było ogarnąć, o co chodzi z tym drugim objectivem. Wiecie, z tą drabiną, tak? I to nie jest tak, że tylko ja miałem downa i ktoś... I tylko ja miałem problem, żeby ogarnąć właśnie to zadanie. To wielu widziałem twórców, ogólnie graczy na świecie miało problem, bo to był temat, który się przejawiał gdzieś tam na forach, na YouTubie były nawet poradniki, wyjaśnienia, jak to ogarnąć. I w sumie mnie to trochę ucieszyło, nie? Ale o, proszę bardzo, Todd się cieszy. Super. Dobra. You may be Mr. Money in the Bank, but some problem enemies. Nieważne. I know what I'm doing. Dobra. Okej.
Ja już bym chciał ją zrealizować. Dobra. Miejmy nadzieję, że faktycznie się nic tutaj przypałowego tak bardzo nie stanie. Już mamy wyjść, już mamy... Aha, czyli to wszystko dzisiaj. No Krystian, co mi powiesz? Ostatnio mi pocisnąłeś, a teraz? A minę masz srogą. Ale spodobało ci się to, okej. Okay. Czyli jesteś moim fanem po tym wszystkim, no ja to szanuję. A zobaczymy, czy jest na przykład ktoś tutaj z Authority. Nikogo nie ma. Ciekawe, co by Stefcie miała do powiedzenia. Tu ktoś będzie ciekawy? Brewa ciągle stoi przy tej limuzynie. Szuka kompanów chyba. Nieważne, dobra, to usłyszymy się w takim razie, słuchajcie, standardowo za chwilę. Kolejny odcinek. Nie, to jest ten sam odcinek. Shit. Nieważne. Speak with Todd. O, no to. Po co to czytam ciągle, jak ciągle jest to samo? Bray Wyatt, teraz jesteś tutaj, nie pilnujesz limuzyny. O, a po. Jeszcze parę miesięcy i może dotrzesz na ring. Okej. Okay. Co mi powiesz, Todd? No dobra. Co masz dla mnie? Co masz dla mnie? Aha. Tag team z... A jest tu gdzieś Samoa Joe? Nie ma. Nie ma nigdzie Samoa Joe. Niestety nie ma nigdzie Samoa Joe, moi drodzy. Także dzisiaj będzie starcie tag teamowe. Punkster i Luke Harper, otóż oni w sumie mogliby występować w tak teamie, nawet spoko by to wygrał. Kontra Big Cass i Enzo Amore. Tutaj widzę, że Todd Malin chyba nie ogarnia, że oni już nie są tak teamem, ale nieważne. Nieważne, niech żyje w nieświadomości. Niech żyje przeszłością. Jak sobie chce. Nie wywracajmy mu życia do góry nogami, naprawdę, słuchajcie. Uważam, że byłoby to niestosowne. Tak team z Luke'em Harperem, nie, spoko, jakby z Luke'em Harperem. Myślę, mógłbym stworzyć nawet jakiś solidny tag team. Taki, wiecie, w ogóle w dywizji, nie? Ale to nie teraz. Nie teraz, kiedy jestem misterem Money in the Bank. Kiedy jestem panem kasą w banku. Nieważne. Idźmy cię wyjście z walizką? Na pewno nie! Już to widzimy, że nie. A szkoda, bo mógłby trzymać tę walizkę w łapie. Chociażby trzymał tę walizkę w łapie podczas wejścia, już by było ciekawe, już by było fajnie, już by było lepiej. To nie, kurczę. To wchodzi bez walizki. To wchodzi skubany bez... Nawet w menu nie widać go tam, że z walizką stoi, nie? Jak sobie weźmiemy chyba edycję. Mi się wydaje. No, gdzie masz walikę? Taki Mr. Money in the Bank i nie masz walizki? Rozumiem, nie pasuje do tego gimmicku kolor. To byś ją, nie wiem, przemalował na... Na przykład na czarny. Albo na moro. Dobra. Team Soft, spoko. Spoko, wejście. Robimy to. Z kim zaczynam? Z Big Cassem. O, no. Okej. Okay. Z Enzo już zwalczyłem, ale z Big Cassem jeszcze, z tego co pamiętam, nie. Ale mi poro... O Jezus Maria. Dobra, szybko mnie tutaj poskładał. Do parteru mnie sprowadził dosyć szybko, ale już wychodzimy tutaj z opresji i już go podduszamy. Już tutaj jest ciekawy i jest running uppercut. Już Big Cass oberwał, proszę bardzo, i jest bump. Jeszcze jeden, już się o liny opiera, proszę bardzo, i już mamy Irish Whip i już Big Cass porobiony, hip toss przechodzący w neckbreaker. Czego chcieć więcej. Punkter to jest teraz Mr. Money in the Bank. On musi tutaj pokazywać klasę. On musi pokazywać, że zasługuje na push. Zobaczcie, no Big Cass jest aktualnie okej. I jest kontra. I znowu nie wyłączyłem. O nie. Nie wyłączyłem znowu, ale mnie... Coś czuję, że mnie po prostu zajedziecie w komentarzach pociskami. Czemu nie wyłączyłeś kontr? Ty dał, nie ty downie, ty. W sumie racja, no. Ciągle to... Ja nie wiem. Ja po prostu... No, ja, uwierzcie mi, ja naprawdę o tym zapominam. Ja tego nie robię celowo. Ja po prostu o tym zapominam. Masakra. O, to będzie ładne. To jest fajna akcja. Bang! Maybe Cass... O, Luke Harper.
Nie skasztań tego, Harper. Enza More wchodzi, no Harper, no Enza to porobisz chyba, co? No daj luzu, gościu. O, widzę, od razu przychodzisz do konkretnej ofensywy, no mi się to podoba, ja to szanuję, no ja to lubię, no. No ja to szanuję, no Luke, no co mam ci powiedzieć więcej. Klasa, o proszę, no, miota nim jak szatan, no to jest coś, co chce się oglądać. To jest coś, co chce się komentować, mili państwo. Luke Harper. No działa jak natura chciała, no po prostu... Okej. Co tu jeszcze mamy? Rozumiem. Nos powykręcany. Nie będzie oddychał już nigdy poprawnie. W porządku. Seria ciosów, seria bumpów. Wszystko się zgadza. Oczywiście kontra, żebyśmy się nie nudzili. Standardowo też. No ale Luke myślę, że tylko powinien szybko tutaj skontrować mimo wszystko. O nie. O shit, akcja tak teamowa się szykuje. Buten morden tak zwane, w porządku. Harper. No skoro ja dawałem radę z Big Cassem, no to też powinieneś coś tam podziałać. On jest bardziej w twojej kategorii wagowej, tam twoich gabarytów niż moich. To było ładne, powiem ci. Ja to szanuję. Mówisz akcja tak teamowa? Nie widzę problemu. Mówisz, że jednak nie? To już gorzej. No i co teraz? Co już nam wywijał teraz Harper, powiedz. Oni tu mają zmianę, wchodzi Enzo. No aż się proszą, no. Dawaj. Bang. Proszę bardzo. Wstawaj Enzo. Enzo nie wstał, Harper biedny tam cierpi poza ringiem. Enzo mnie skontrował, skubany. Ja też go skontrowałem. Ten też mnie skontrował. Sprytnie. Ja też go skontrowałem. Sprytnie. Teraz go butuję, glanuję. Jak zwał, tak zwał. Gutkick. Spinebuster. Czy to będzie koniec walki? Wątpię. 1, 2. Kick out. Jest bump. Jeszcze jedno uderzenie. Jeszcze running uppercut. Proszę bardzo. Czekam. Niech się zmieni z Big Cassem. Czekam na niego. Dawaj, Big Cass. Okej, nie przewidziałem tego. Tego też nie przewidziałem. Świetnie. Kurde. Zaskoczył mnie, powiem wam. Zaskoczył mnie tym ranem. Nie no, ale myślę, bo tam dźwignę chyba. Jakoś. Proszę bardzo, mamy kontrę. Na rękę. Jeszcze tutaj morda wbita w matę. Mordencja. Co teraz? Teraz będzie kontra, okej. No i co, Gostek? No i co nawywijasz? Nic nie nawywijasz, patrz jak cię zrobiłem. Nawet nie wiedziałeś, kiedy się z tym zmieniłem tutaj. Ha. O kurde. I... Oj, jeszcze się utrzymuje, Punkster. No już się nie utrzymał. Było blisko utrzymania, ale jednak finalnie nie, jednak nie. No Harper, no. Nie bądź useless, Harper. Harper! No dziękuję, no w końcu ogarnął. Dobra, nie ogarnął. Co wam to, Luke? Naprawdę nie wiem, czym się tutaj kierowałeś. O co ci chodzi, co autor miał na myśli? Boże, już go poskładał. Oj! To nie tak. Też presy, teraz seria bumpów. Sędzia już do 6 doliczył. Ja kontruję Big Cassa, wracamy do ringu, bo już teraz będzie 8. Harper! German suplex! Czyżbyśmy wygrali w tak brzydki sposób, czy on go wrzuci do ringu jak down? Nie było pytania w ogóle. Okej. No i co?
Stary, chcesz się zmienić, Enzo? Zmieniaj się. Mówię serio. Chcesz się zmienić, Enzo? Śmiało się zmieniaj. Ja ci problemów tutaj robić w tym temacie nie będę. Czekam na zmianę, ja chętnie Enzo wykończę. O proszę, wchodzi Enzo Amore. Pewny siebie. W sumie słusznie. Z tego co widziałem. Ja nie chcę hot taga robić. Ja tutaj pokażę klasy. O ile Enzo mnie nie pociśnie. Oj wiesz co, naprawdę. Amore, amore. Mówiła mi Amore. Bang! Skontrował mi finishera, nie wierzę. Nie wierzę w gościa. A ja nie mam reversów. Wiecie czym to grozi? Grozi to porażką. Wychodzi na to, że chyba będę musiał zrobić hot taga. How you doing? How you doing? How you doing? Dobra. Enzo widzę, nie może żyć bez tańca. O Boże. Oj, to było ładne, akurat animacja ładna, podobała mi się. Szczerze wam powiem. Dobra. 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 Dobra, wyniesienie. Jest scoop slam. Jest scoop slam. Nawet mamy Irish Whip, proszę bardzo. O nie. O nie. Teraz pykło. Teraz pykło, choć staminy brakuje. Staminy zdecydowanie brakuje, ale Spinebuster jeszcze Punkster wykona. Moi drodzy, jest pin. 1, 2 i 3. Po Spinebusterze Enzo Amore pada 3,5 gwiazdki. 3,5 gwiazdki. Za to starcie. Takie zwykłe, takie właściwie nic szczególnego. Na dobrą sprawę. No ale zawsze jakieś to punkty są do rozwoju postaci. Czy kupienia sobie jakiejś postaci w grze. Bo to za te punkty można też kupować postaci w grze i w ten sposób je odblokowywać, gdyby ktoś nie wiedział. O Jezu. Już mnie dusi, czuję. Także fajnie, naprawdę fajnie. Cieszę się bardzo. Czy przydarzy nam się coś ciekawego jeszcze tutaj? Szczerze wątpię, ale może rzeczywiście coś się przydarzy. Może rzeczywiście będzie coś ciekawego. Któż to wie? Może będzie zapowiedź czegoś wielkiego na przykład. Któż to wie? Byłoby miło, nie ukrywam. Byłoby miło, gdyby powiedział na przykład Todd Malin: jak chcesz, na kolejnym row rób cashing in swoje walizki na mistrzu Universal, czyli Samoa Joe. Ale on mi pewnie powie: spoko robota, jedź do chat. Także to by było. Niestety, ale to by było na tyle, moi drodzy. Jest Stefcia, mogę zagadać do Stefci. Stefanie, co mi powiesz ciekawego? Marszczysz nos. A, jesteś zajęta, masz mnie gdzieś. Okej. Także to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, dzwoneczek. Ciągle ten Wyatt biedny. On chyba chce pogadać. Zagadamy do niego, co? Stoi biedny. Chyba chce pogadać. O co chodzi, Bray? Czemu tak stoisz? Okej. Okej. W sumie możesz mieć rację. No to pogadałem z tobą, no i co? Sister Abigail. Aha, już wiem, czego stoisz sam, a nie z kimś. Moi drodzy, to było tyle, dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii, jak i innych. Na razie, hej, cześć!